Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i przychodzę dzisiaj do Was z nowościami książkowymi. Przeczytałam ostatnio kilka książek nowych, względnie nowych, takich, które jeszcze możemy zaliczyć do nowości i dzisiaj Wam o nich opowiem, bo prawdopodobnie jesteście ciekawi, czy warto kupić, czy nie warto kupić, czy to coś dla Was, czy też nie. Jeżeli jesteście zainteresowani taką tematyką, to zapraszam do dalszego oglądania. Zaczynamy od książki, która może się przydać w podróżach albo też w planowaniu podróży na przyszły rok. Uciec z Wysp Owczych. Jest to książka napisana przez Kubę Witka. Ma mnóstwo ilustracji w środku. Te ilustracje mogłyby mieć troszkę lepszą jakość, ponieważ wydaje mi się, że to kwestia papieru, który tłumi barwy i tłumi urok tych fotografii przede wszystkim, ale mniejsza z tym. Sama treść jest bardzo ciekawa. Wyspy Owcze, archipelag znajdujący się na północy Europy, bardzo rzadko uczęszczany, aczkolwiek Wyspy Owcze, tak jak autor twierdzi, dość mocno się reklamują, aby przyciągnąć do siebie turystów. To miejsce na ziemi, w którym dość trudno żyć. Młodzi ludzie często uciekają z tamtego rejonu, marzą o czymś innym, o dużym mieście, o szerszych perspektywach, być może o miejscach, które dadzą im inne możliwości zarobkowania lub też realizacji własnych ambicji. Jakkolwiek Wyspy Owcze jednak są terenem, który jest niezwykle urodziwy, jest przepiękny czy to zimą, czy to latem, ale zimą bardzo ciężko się tam żyje. Autor jeździł na Wyspy Owcze wielokrotnie, kręcił tam różnego rodzaju materiały, różne filmy. Także znalazł tam miłość, ale o tym może nie będę mówiła, przekonacie się, przeczytawszy tę książkę. To nie jest książka o Kubie Witku, to jest książka o wyspiarzach, o mieszkańcach tych rejonów, ale on też nie może pominąć zupełnie samego siebie, ponieważ wkracza tam w pewnym sensie jako trochę jako turysta, trochę jako intruz, trochę jako reporter, jako dziennikarz, jako fotograf, który chce poznać mentalność ludzi tam mieszkających, który chce poznać historię, kulturę. I co bardzo mi się podoba, to autor nie jest prędki w wyrokowaniu, w wydawaniu sądów, w ocenianiu ludzi i ich tradycji. Pisze na przykład o tradycji, która jest bardzo krwawa i polega na tym, że ludność miejscowa poluje w tradycyjny sposób na wieloryby. I większość świata się oburza na tę tradycję, na takie polowanie. Natomiast autor, który jest świadkiem takiego wydarzenia, nie feruje wyroków. On zostawia tę decyzję nam, rozmawia z osobami, które są za, rozmawia z osobami, które są przeciw temu i nie mówi, co my powinniśmy myśleć. To my sami musimy podjąć we własnym sercu własną decyzję, co my o tym sądzimy. Także to mi się bardzo podobało. To jest książka, którą pewnie przeczytacie w jeden wieczór, ale jest naprawdę bardzo ciekawa i być może będzie dla Was inspiracją, dokąd wybrać się na kolejne wakacje. Kolejna książka także częściowo dotyczy wyjazdów, to Polacy na emigracji. Napisana przez Agnieszkę Kołodziejską i ta książka próbuje nam odpowiedzieć na pytania, dlaczego i po co wyjeżdżamy. Opowiada o bardzo wielu ludziach, którzy znaleźli swoje miejsce w różnych częściach świata. Niektórzy dość blisko Polski, niektórzy w takich egzotycznych miejscach, o których nawet nie wiedziałam, że istnieją, albo nie umiałabym ich wskazać na mapie. To są opowieści inspirujące, ale także opowieści niekoniecznie inspirujące, ponieważ różne były motywacje osób, które postanowiły opuścić Polskę. Jedni jechali za pracą, inni za miłością, jeszcze inni po to, żeby przeżyć przygodę. Jedni żałują, że wyjechali, ale większość z tych osób niczego nie żałuje i żyje z dnia na dzień, ciesząc się życiem. To te historie bardzo miło mi się słuchało,
Ale kiedy dotarłam już praktycznie do końca tej książki, to tak sobie pomyślałam, no ale w zasadzie po co ja o tym czytam? Po co mi te informacje? Sama nie wybieram się na emigrację, nie zamierzam wyjeżdżać z Polski. I tak sobie pomyślałam, że to jest chyba trochę za mało tutaj wniosków, a trochę za dużo historii. Te historie są ciekawe, ale tak mi się kojarzą z takimi opowieściami, które na przykład można było kilkanaście lat temu przeczytać w jakiejś, nie wiem, Przyjaciółce, czy Klaudii, czy w jakiejś innej gazecie, po prostu o losach osób, które były na tyle odważne, że zostawiły wszystko ze sobą i rozpoczęły życie na nowo w innym kraju. Oczywiście mamy tutaj mnóstwo ciekawostek dotyczących jedzenia, dotyczących kultury, dotyczących relacji damsko-męskich itd., ale ja miałam jakieś takie poczucie straconego czasu. Być może to jest, tylko wiecie, coś tam w mojej głowie nie tak. Powiedzcie mi, czy wy byście byli zainteresowani w ogóle przeczytaniem takiej książki, czy tylko ja marudzę, bo tak jak mówię, przyjemnie mi się tego słuchało, natomiast potem jakieś naszły mnie takie refleksje, że może straciłam przy tym czas. Kolejna książka brzmi wakacyjnie, Jerozolimska plaża, i jest to zbiór opowiadań Ido Geffena. To jest książka młodego autora, a że młodego, to widać tutaj. Już wam pokazuję. I powiem wam, że jak na takiego młodego człowieka, to Ido Geffen naprawdę potrafi pisać. Potrafi przekazywać to, co zamierza nam przekazać, w taki sposób nie łopatologiczny, lecz w sposób, który pobudza w nas wyobraźnię, który pobudza nas do myślenia, który sprawia, że chcemy czytać więcej. Ja jestem największą fanką opowiadania, które jest pierwsze w zbiorze i ma tytuł Oddział geriatryczny, oraz opowiadania ostatniego, który jest dialogiem pomiędzy dzwoniącym a konsultantką w jakiejś tam firmie. Podręcznik dla nowych konsultantów. Te dwa opowiadania podobały mi się najbardziej, ale te, które były pomiędzy nimi, nie mogę powiedzieć, że mi się nie podobały. One też były bardzo ciekawe i do tej pory pamiętam jeszcze niektóre z nich. Tak więc myślę, że ta książka może was zainteresować. Opowiem może, o czym było to pierwsze opowiadanie, Oddział geriatryczny. To jest opowiadanie o dziadku, który po stracie żony zamierza zaciągnąć się do oddziału wojskowego. Otóż izraelskie wojsko otwiera taki oddział, czy otworzyło taki oddział dla starszych panów, którzy jeszcze chcą coś zdziałać w życiu. Dostają mundury, dostają broń, no i mają jakieś tam zadania w jednostce. Do tego mamy jeszcze wnuczka tego pana oraz jego syna. I to jest taka historia rodzinna, opowiedziana trochę z przymrużeniem oka, a trochę też przekazująca takie poważne prawdy o życiu. Powiem wam, że bardzo piękne jest to opowiadanie i na pewno z każdym zostanie na dłużej. Jeżeli nie znacie jeszcze tego zbioru opowiadań, to myślę, że warto się w niego zaopatrzyć, bo to jest jeden z lepszych zbiorów, które niedawno przeczytałam. Teraz książka, na recenzję której czeka wiele osób, podejrzewam. Jest to najnowszy reportaż Wojciecha Tochmana, Historia na śmierć i życie. Jest to reportaż, który jakby częściowo przejął po nieżyjącej już reporterce Lidii Ostałowskiej. To ona zaczęła pisać tę książkę, to ona zbierała materiały, to był jej pomysł, ale nie zdążyła go z różnych powodów zrealizować. I Wojciech Tochman postanowił, że nie dopuści do tego, żeby ta historia się zmarnowała, żeby ona nie ujrzała światła dziennego, i napisał tę książkę po swojemu. Ta historia opowiada o dziewczynie, która, mając lat 18, wraz ze swoimi kolegami ze szkoły, postanawia dokonać napadu rabunkowego na firmę działającą w latach 90. To jest firma, która znajduje się na 10 piętrze w bloku, zajmuje mieszkanie, takie zwykłe mieszkanie, i tam zazwyczaj urzęduje jedna pani, która zajmuje się obsługą klientów i prowadzeniem tej firmy. I oni postanawiają się tam dostać i ukraść pieniądze czy jakieś kosztowności. Po co?
po to, żeby dobrze się ubrać na studniówkę, która zbliża się wielkimi krokami. Tak, wiem, jak to brzmi, mnie też chodzą ciarki, kiedy coś takiego słyszę. Ten napad jednak zmienia się w morderstwo. Kobieta zostaje brutalnie zamordowana i cała trójka trafia za kraty. Wszyscy dostają karę dożywotniego więzienia, łącznie z dziewczyną, która była przy tym, aczkolwiek nie brała udziału w zabijaniu. Wszyscy dostali równą karę. I reporterzy, bo i Tochman, i Lidia Ostałowska, uważają, że jest to kara niewspółmierna do winy. Uważają, że ta kobieta już rzeczywiście odsiedziała swoje. Ona spędziła w więzieniu 25 lat i zaczynają zadawać pytania sobie oraz czytelnikowi o to, czemu ma służyć kara, czemu ma służyć więzienie. Czy tylko satysfakcji naszej społeczeństwa, że zły człowiek siedzi za kratami, czy też ma służyć resocjalizacji. Bardzo się to ciekawie czytało. To była trochę inna książka Wojciecha Tochmana. Ona jest taka, wiecie, bardzo, powiedziałabym, że bardziej osobista może, ale też chyba bardziej dotykająca problemów, które są nam bliższe. Bo myślę, że wy i ja, jako na przykład czytelnicy kryminałów, jako osoby mieszkające w Polsce i będące świadkami, czy też śledzące różne medialne sprawy związane z głośnymi zabójstwami, czasami zadajemy sobie takie pytanie, co się później dzieje ze sprawcami. I tutaj mamy odpowiedź. Także według mnie warto przeczytać, sięgnijcie po tę książkę. Teraz dla odmiany mam powieść, jedyną powieść w dzisiejszym zestawieniu. I to powiedziałabym, że to taką powieściunieczkę, bardzo cieniutką książkę pod tytułem Przyjęcie, napisaną przez Nataszę Braun. I to jest książka, która również, od razu Wam powiem, powinna znaleźć się na liście Waszych lektur. Ona opowiada o kobiecie, takiej w średnim wieku podejrzewam, czarnoskórej, która dzięki swojej pracy, determinacji, udziałowi w szkoleniach zdołała wspiąć się bardzo wysoko w karierze bankowca i zajmuje dosyć prominentne stanowisko, zarabia niezłe pieniądze, co oczywiście wiąże się z ogromem pracy, ogromem odpowiedzialności. Ale to, co ona osiągnęła, bardzo często spotyka się z krytyką osób białych, które twierdzą, że dzięki jej kolorowi skóry wszystko jest dla niej łatwiejsze, bo cały świat, po prostu aby nie być posądzony o rasizm, otwiera szeroko drzwi przed takimi osobami. I ona bardzo często czuje takie przejawy rasizmu, takie szpilki jej wbijane. Oprócz tego jest narzeczoną, jest dziewczyną mężczyzny białego, który pochodzi z arystokracji angielskiej. Jego rodzina jest bardzo zamożna i kobieta zostaje zaproszona na przyjęcie na rocznicę ślubu rodziców tego swojego chłopaka. Podejrzewa, że będzie tam jedyną czarnoskórą, podejrzewa, że wszystkie oczy będą skierowane na nią. I ta książka byłaby jedną z wielu książek dotykających podobnej tematyki, tematyki rasizmu w życiu codziennym, ale ona wyróżnia się jeszcze jedną rzeczą, związaną z chorobą. Niczego więcej nie będę Wam opowiadać, nie będę spoilerować, ponieważ książka jest krótka, więc jeżeli się zainteresujecie, to bardzo szybko dowiecie się, co miałam na myśli, ale dzięki temu właśnie, dzięki chorobie, tej tajemniczej, o której nie chcę więcej mówić, ta książka wyróżnia się z pomiędzy pozostałych, z pomiędzy innych książek na ten temat. Także bardzo Wam polecam Przyjęcie Nataszy Braun. I została ostatnia, Dorosłość, o której nie wiem, co mam myśleć tak naprawdę. To jest ta książka, napisała ją Lynn Scaber, a ilustrowała Lisa Aisato. To jest ta ilustratorka, którą pewnie bardzo dobrze znacie z wielu książek wydanych przez wydawnictwo literackie, książek dla dzieci. Ta tutaj to nie jest książka dla dzieci, to jest książka dla dorosłych i absolutnie nie wiedziałam, czego mam się spodziewać po niej,
ponieważ nie czytałam książki napisanej i zilustrowanej przez ten sam duet pod tytułem Młodość, zdaje się. Dorosłość jest pierwszą książką tego duetu, którą czytałam. I to jest książka, która składa się z kilkunastu, kilkudziesięciu opowiadań, które dotyczą różnych aspektów dorosłości. Na przykład mamy tutaj matkę, która odprowadza swojego dorosłego już syna, studenta na lotnisko i bardzo żałuje, że ten okres jego życia, kiedy była z nim blisko, dobiegł już końca i wie, że im więcej czasu będzie mijało, tym bardziej będą się od siebie oddalać. Są tutaj też opowieści o kobietach, które bardzo chciałyby być jeszcze postrzegane jako młode, jako szalone, jako beztroskie. Są tutaj też opowiadania o chorobie, o starzeniu się, ale także o tym, jak dorosłość wpływa na to, jak postrzegamy samych siebie, że nie kontrolujemy się już na każdym kroku, że wiemy, że jakaś tam gafa nie zniszczy nam całego życia, że jest to rzecz, której nikt na drugi dzień nie będzie pamiętał. Mamy też tutaj historię o tym, jak przygotować się na starość. Powiem Wam, że niektóre z nich do mnie trafiły i podobały mi się. Niektóre z nich przeleciały przeze mnie, nie zostawiając po sobie absolutnie niczego. Także taka jestem, powiem, pół na pół. Trochę mi się podobało, trochę nawet nie tyle nie podobało, ale po prostu mam taki neutralny stosunek chyba do większości opowiadań zawartych w tej książce. Ale jeżeli znacie poprzednią książkę i ona Wam się podobała, to na pewno spodoba Wam się także Dorosłość. Wybór, czy czytać, czy nie czytać, zostawiam Wam. I to by było na tyle. Opowiedziałam o, zdaje się, 6 nowościach, które tutaj koło mnie leżą. Mam nadzieję, że zainspirowałam Was do przeczytania którejś z tych książek. Mam nadzieję też, że odpowiecie na pytania, które zadawałam Wam podczas nagrywania tego filmu. Powiedzcie mi, czy czytaliście którąś z tych książek, czy po którąś sięgniecie. No i pytałam też o to, czy chcielibyście to przeczytać, czy też nie, czy ja wydziwiam, czy nie wydziwiam. Tak więc to by było na tyle. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, że byliście ze mną, że wysłuchaliście mnie i zapraszam już za tydzień, gdzie opowiem o kolejnych przeczytanych przeze mnie książkach. Do zobaczenia, see you, bye, 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 bye.